Pan Jezus do nas mówi: otwórzcie oczy i zobaczcie, co czyni was wasz nieprzyjaciel. Mamy to szczęście w nieszczęściu, że na własne oczy widzimy, w jaką przestrzeń wprowadzają nas w nowej rzeczywistości europejskiej, kiedy formacje młodego pokolenia wprowadzają system wychowawczy zwierzęcy, czyli gender. Chcą rozpuścić cieleśnie Marusia, Łukasza, a za 15 lat, kiedy wejdą już w seksizm nieopanowany, uroczyście zgodnie z prawem będą ich kastrować. Bo to już jest ostatni punkt, co mogą wymyślić w tej cywilizacji. I oto Pan Jezus do nas mówi: przypatrzcie się, co robi diabeł z wami. On pragnie was poniżyć. On pragnie obrazić moją boskość, czyniąc was nierozumnym, instynktownym, pełnym pożądliwości zwierzęcie. Szatan, zazdroszcząc człowiekowi, pragnie go poniżyć tak, jak ja zapragnąłem go wywyższyć. Dlatego w niebie będziecie mieli samo szczęście, nieprawdopodobna radość, miłość wzajemna do siebie. W piekle będziecie mieli totalną nienawiść. Będziecie się pożerali, ale się nie zjecie. Będziecie wybijali sobie zęby, ale ich nie wybijecie. Tak więc zamiast stać się boskim synem, posiadając władzę nad królestwem Ojca, boscy synowie stają się obrzydliwymi, pełzającymi wśród swoich niskich popędów zwierzętami, zatracają swoją ludzką godność i łączą ją z niegodziwością zwierzęcia. Nie chcieliśmy króla, jego łaski i błogosławieństwa, dziś przyjmujemy ofertę zwaną gender, gdzie nas ze zwierzęcą upodlą do reszty. Bo co wy, panie kochane, rozumiecie o chorobie tak wielu już mężczyzn młodych, która się nazywa seksizm? Żona mu w niczym nie wystarcza. Cały czas pragnienie grzechu kobiet, to chodzący jakby duch zła za nim, leczą się, ukryte poradnie, wyją w konfesjonałach. A co dopiero jak wprowadzą to zezwierzęcenie do naszych szkół. Zdajecie sprawę, co to dopiero będzie? Czy wy już wiecie, że 9-10-latne dziewczynki z Niemiec, dzieci, chłopcy są przysyłane do polskich szpitali, do psychologów, bo rodzic ma już problem z płciowością, czyli seksem u dzieci. 9 lat. To przypomnijmy naszą młodość. 9 lat. Boże, to człowiek oddychał skowronkami, był nieskazitelny, czysty. A tu już mają chorego człowieka, który duchowo słaby, rozumowo kiepski, natomiast bum w zwierzęcości, czyli instynkcie, nieprawdopodobny. Nie chcieli króla, więc stają się pełzającymi wśród niskich popędów zwierzętami, stajemy się, zatracamy ludzką godność i łączymy ją z niegodziwością zwierzęcia. Jak psy, które skomlą kawałek strawy, tak dusze tych poniżonych żebrzą o żer dla zaspokajania swoich popędów. Stworzyliśmy królestwo ciemności, dlatego dla zaspokajania ludzkich popędów stosowane jest prawo i każe się nam je przyjąć jako to właściwe. To, co było złem, to, co jest zwierzęcością, dziś uzyskuje moc prawa. Człowiek zezwierzęcony, upodobniony do swego pana zwierzęcia, staje się niewolnikiem niewolników. Sługą diabła, który nie posiada już władzy, a to, co mu pozostawiłem, jego moc i spryt, służy mi jako narzędzie sprawiedliwości.